Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem, XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż 30 dolarów każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą trzy kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości. Ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Szybki komentarz po danych z rynku pracy z USA. Ten szybki komentarz odnajduje się najlepiej w słowach pokazujących, że stopa bezrobocia jest najniższa w Stanach Zjednoczonych od 1969 roku, i te dane robią gigantyczne wrażenie. Zaczynamy oczywiście analizę od pokazania, jak zmieniły się jak zmieniło się zatrudnienie w sektorze pozarolniczym? Dane są wprost genialne. Pół miliona dodanych miejsc pracy w styczniu, a najbardziej optymistyczna prognoza wynosiła 320 tysięcy. Więc dane są gigantycznym zaskoczeniem. Widzimy na wykresie, jaka jest to wartość, jaką się zachowuje. W sektorze prywatnym także dane pokonały i to bardzo mocno, skrajnie optymistyczne prognozy. W sektorze przemysłowym także dane pokonały skrajnie optymistyczne prognozy i oczywiście rzeczona stopa bezrobocia, która spadła do poziomu 3,4, i, i, i okazuje się, że bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest najniższe od 1969 roku, co w naturalny sposób powoduje. Wzmacnia wszystkich tych, którzy liczą na dalsze podwyżki stóp procentowych, więc dzisiejsza sesja na rynkach finansowych będzie formą dyskontowania i, pokaże, i rynek nam pokaże, jaki jest sentyment. Teoretycznie dane dobre powinny, w, taki, w takiej formie, czyli dane wyśmienite, powinny doprowadzić do bardzo mocnej przeceny ryzyka. Bardzo mocno powinien umocnić się amerykański dolar. Powinniśmy być świadkami wyprzedaży akcji na giełdach papierów wartościowych, powinniśmy być świadkami wyprzedaży surowców. I oczywiście Bitcoin także powinien tracić na wartości. I rynki emerging markets, czyli taka, takie rynki jak warszawska giełda, powinny tracić na wartości, złoty powinien się osłabić. Wszystko w oczekiwaniu na to, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą musiały iść jeszcze bardziej w górę. Na razie rynkowe stopy procentowe w, może, w momencie tworzenia tego wpisu, a zaczynam go tworzyć 20 minut podanych danych makroekonomicznych, Stą w okolicach 3,5%, więc obligacje zareagowały, ale jakoś nie ma jeszcze dynamicznego, bardzo mocnego impulsu. Od tego, czy wrócimy nad poziom 3,5% i jaka będzie skala wzrostu rentowności, czyli spadku cen amerykańskich obligacji, bardzo wiele zależy. I oczywiście zobaczymy, jakie będą zmiany implikowanej stopy procentowej. Wykres, który teraz jest w tle, jest ściągnięty 15 minut podanych i widzimy przesunięcie o 5 punktów bazowych implikowanej stopy procentowej dla czerwca tego roku. Do poziomu 4,94, I, i oczywiście zobaczymy w kolejnych godzinach podczas sesji amerykańskiej, co się dalej będzie działo. Przypominam, jeszcze godzinie 16 mamy dane o wskaźniku ASM dla sektora usługowego, ale myślę, że te dane mogą być dzisiaj neutralne. Mogą być odebrane neutralnie, no chyba że okaże się, że są fatalne. W taki sposób być może rynek, który chce, żeby popyt na ryzyko był kupowany, może się na tych danych. Koncentrować, ale gdyby oczywiście e, w ten w, w sposób tej pokrętnej logiki interpretować dane makroekonomiczne, to ta dzisiejsza sesja powinna przynieść na, na giełdach na Wall Street wielką zwałę. Powinniśmy być świadkami umocnienia amerykańskiego dolara z wszystkimi konsekwencjami dla różnych innych klas aktywów. Na razie wygląda na to, że euro -dolar potwierdził i odbija od poziomu psychologicznego 1.10. Dane są wyśmienitym pretekstem do wywołania mocniejszej korekty ku umocnieniu amerykańskiego dolara, więc będę bardzo zaskoczony, jeżeli po dzisiejszej sesji nie będziemy i to nawet głęboko poniżej poziomu 1,08, ponieważ no, dane dają wyśmienity pretekst ku temu, żeby e, amerykański dolar wykonał jakąś większą korektę na rzecz umocnienia. Przypominam, dane z rynku pracy pokazują, że jest on najsilniejszy od. 1969 roku. Teoretycznie jen powinien w, tej, w tym wypadku się osłabić, czyli dolar jen powinien iść do góry. Powinniśmy być świadkami także. Ruchu wzrostowego na eurofuncie. Myślę, że fund brytyjski ma potencjał ku temu, żeby się osłabiać. Natomiast zachowanie amerykańskiego dolara i obligacji w tym wypadku zachęcają do wywołania większej korekty spadkowej na cenie złota, i to powinna być kolejna ofiara tych fantastycznych danych z rynku pracy. Więc dzisiaj złoto patrzę, co się dzieje, gdzie będzie się kończył tydzień względem poziomu 1900 dolarów i równolegle cena srebra, która wygląda na to, że jednak potwierdzi i odbije od dwuletniej linii trendu spadkowego, i analiza międzyrynkowa będzie także tutaj faworyzowała wystąpienie jakiejś korekty spadkowej. Równolegle, jeżeli cena miedzi pokona poziom 9000 dolarów, to naprawdę rynek surowcowy, który jest bardzo narażony i bardzo silnie wrażliwy na popyt na ryzyko albo brak popytu, czyli awersję na ryzyko, będzie nam sugerował możliwość wystąpienia na indeksach giełdowych mocnej fali spadkowej, i po tych danych makroekonomicznych, myślę, że bardzo wyraźnie wzrosło ryzyko, że tak się stanie. Natomiast ropa naftowa, jak wiemy, żyje po prostu swoim własnym życiem, i ta konsolidacja w okolicach średniej, dwustosysyjnej, widoczna na wykresie, powinna być zachowana między poziomami 70 dolarów od dołu i 82 od góry. Jestem także bardzo ciekawy, co się stanie z bitcoinem. W ogóle jestem te 20 minut po danych zaskoczony, że tak bardzo mało spada ten Bitcoin. I, no, I teoretycznie powinniśmy być świadkami mocnego ruchu w dół na tej kryptowalucie, ale oczywiście ten poziom, czyli kryptowaluta ma tutaj punkt odniesienia w rejonie 23 tysięcy dolarów, każdy spadek poniżej będzie zachętą do tego, żeby ten żeby ta kryptowaluta dalej kontynuowała tendencję spadkową. Natomiast ciut optymizmu jest zachowany, jeśli ten poziom 23 tysięcy dolarów cały czas się broni. No i indeksy giełdowe. Dane powinny doprowadzić do spadków i to wyraźnych indeksów giełdowych. Każde zachowanie inne bądź nawet zatrzymanie dzisiaj będzie moim zdaniem odczytane w taki sposób, że rynek jednak chce i szuka wszystkich pretekstów ku temu, żeby kupować akcje, a dane interpretuje w taki sposób, że one będą sprzyjały ograniczenia tempu, tempa spadku zysków na akcje spółek, no i w taki sposób e, mógłby być to pretekst do wzrostów, dlatego też sesja jest wyśmienitym testem sentymentu, jestem ciekawy, gdzie dzisiaj zakończymy tydzień każde utrzymanie nad poziomem 4100 punktów odczytam optymistycznie jako jednak zachęta do dalszej dla kontynuacji tendencji wzrostowej. Na fali wzrostu rentowności patrzymy o równolegle na zachowanie indeksu NASDAQ, który wygląda na to, że jest w sferze już wykupienia pod względem analizy technicznej, ale pamiętamy także, że sygnały, które płyną po zachowaniu indeksu w tym tygodniu, czyli utworzenie formacji podwójne dno, złamanie rocznej linii trendu spadkowego linii BESY raczej faworyzuje scenariusze pro, pro wzrostowe, warto o tym e, pamiętać. A indeks giełdowy w Niemczech w tym wypadku ma swój punkt odniesienia na poziomie 15300 punktów. Jest bardzo duża szansa, że dzisiaj rynek nam jednak wskaże, czy popyt na ryzyko jednak utrzyma wyjście w górę a wtedy bardzo realne będzie e, to, że atak na maksima czasów będzie kwestią najbliższych tygodni, a każdy spadek poniżej tego poziomu 15300 punktów uruchomi nadzieję na jakąś większą korektę spadkową. Ta, dlatego też wygląda na to, że przed nami pasjonująca sesja z testem sentymentu. No, i teraz rynek krajowych aktywów, który teoretycznie po takich danych powinien przeżyć. Małe nawet załamanie. Indeksy giełdowe powinny spadać, złoty powinien się osłabić, a polskie obligacje powinny tracić na wartości. Na chwilę jedno, obecną jednak ta zmienność jest bardzo ograniczona, i też jestem pod wrażeniem, że tak mało rynek jest wrażliwy na takie dane makroekonomiczne. Natomiast zaczynamy ten, ten dział od wykresu pokazującego CDS na rynki emerging markets, które spadły do poziomów sprzed wojny sprzed roku, dlatego też one sygnalizują nam rosnący apetyt na ryzyko i no jestem też ciekawy, czy to przełoży się znowu na wzrost popytu na ryzyko w dalszym terminie, jeżeli po rynki wyszumią się już po tych dzisiejszych danych. Na razie rentowności polskich obligacji pokazują falę zakupów Wzrosty podanych o 5 punktów bazowych to naprawdę niewiele, każde zamknięcie poniżej poziomu 5,70% na rentowności, moim zdaniem jednak będzie faworyzował scenariusze spadkowe rentowności w kierunku wsparcia 5,25%, a na wykresie ETF-u na całą polską krzywą dochodowości byłby to w, ta w, takim, w takiej sytuacji sygnał, że trwa następna fala kupna obligacji na całej krzywej. I oczywiście, że HOSSA będzie dalej trwała. Rynek złotego na euro złotym poziom 4,70 jest w grze, jest punktem odniesienia. Na razie testujemy dopiero ten poziom podczas tworzenia tego wpisu, a na dolar złotym poziom 4,34 moim zdaniem w krótkim terminie pełni rolę punktu odniesienia i zobaczymy, co się dalej wydarzy. I oczywiście na samym końcu Warszawska Giełda Papierów Wartościowych ponieważ jeżeli ona zakończy dzisiejszy dzień na tygodniowych minimach, czyli w okolicach minimów z 1 stycznia, to w takiej sytuacji wzrośnie prawdopodobieństwo wywołania korekty spadkowej na GPW, na indeksie WIG20, jako formy odbicia od okolic 1982 tysiące punktów, czyli miejsca, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna i psychologiczny poziom 2000 punktów, który działał działałby na wyobraźnię inwestorów. Podsumowując, najlepsze dane z rynku pracy od 1969 roku powinny doprowadzić do wzrostu nastawienia na dalsze podwyżki procentowych w Stanach Zjednoczonych, do wywołania mocnej korekty, czyli umocnienia amerykańskiego dolara. A to prowadziło, to prowadzić powinno do wyprzedaży indeksów giełdowych, wyprzedaży surowców, wyprzedaży bitcoina i rynków emerging markets. Czy tak się stanie? To powinien być scenariusz bazowy. Każde inne zachowanie będzie oznaczało, że popyt na ryzyko jednak atakuje i że sentyment jednak należy do popytu na ryzyko. I teraz każda wiadomość będzie interpretowana w taki sposób, żeby te ryzyko dźwigać na najwyższe poziomy, jak się tylko da. Pasjonująca sesja przed nami. Oczekujmy na wydarzenia jeszcze o godzinie 16, a później Powinniśmy już wiedzieć zdecydowanie więcej i oczekiwać, co się wydarzy na zakończeniu notowań na rynkach regulowanych na całym świecie podczas dzisiejszego dnia. I oczywiście zachęcam do zapoznawania się z materiałami edukacyjnymi, zachęcam do webinarium. 8 lutego o godzinie 19 poświęconemu inwestowaniu i sytuacji na rynku gazu. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu, żeby się dostać na to webinarium i oczywiście także zachęcam do tego materiału. Czy jest możliwa hossa bez banków? I także w opisie jest link, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.